żadnych celów. Powiedz mi, chodzisz i kurwo robisz zdjęcia, nagrywasz. Już się przecież straży miejskiej nie słuchają pedale. Jest to naprawdę bardzo ważny instrument, który poprawia bezpieczeństwo na polskich drogach, ale proszę zauważyć, że do tego trzeba dodać system monitoringu w miastach. Kierowca nie może czuć się anonimowy, jeżeli popełnia wykroczenia, nie może czuć się bezkarny. Do tego dochodzą kamerki, rejestratory jazdy, które powszechnie są montowane w samochodach i kierowcy coraz częściej na skrzynkę stop agresji drogowej przesyłają materiały świadczące o rażącym naruszeniu przepisów prawa. Proszę się uspokoić, tak? Siadaj. Widzieć, a on mi tutaj chodzi, zdjęcia robi, ja nie wiem, czy on ten samochód chce ukraść, czy on komuś zleca, nie mam pojęcia. Pan wjechał też na zakazie ruchu B1. Czyli on pana znieważył, tak? Znieważył i naruszył nietykalność. A w jaki teraz, sposób? Opluł mnie. Kto? Tak, ten mężczyzna. Ja nie wiem. Człowieku, powiedz mi jedno, czy ty jesteś chory psychicznie? Bo ja nie wiem, co ty robisz. Chodzisz i robisz zdjęcia. Proszę pana, niech pan się uspokoi. Spotkamy się w sądzie, dobrze? Dobrze, możemy się spotkać w sądzie.